Cześć, jestem Paweł. A jestem Jacek. Witamy Was na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś mamy dla Was zestaw mini narzędzi PDZ-276A1 firmy Parkside z Lidla. Byśmy się na zakupach w Lidlu, kupiliśmy ten zestaw za niecałe 50 zł i naprawdę zaszokował nas ilością dostępnych tutaj narzędzi. Chcieliśmy Wam powiedzieć na jego temat więcej, ponieważ są to akcesoria do urządzenia popularnie zwanego Dremelem. Oczywiście nie jest to Dremel, są to narzędzia marki Parkside, ale wszyscy nazywają to Dremel, tak jak wszyscy starszej daty mówią na buty sportowe Adidas. Właśnie, tak samo jak się mówi na szlifierkę kątową Bosch, ponieważ Bosch wprowadził to jako pierwszy, dokładnie. Tak, mimo że mamy marek tak, wszystkiego rodzaju. Właśnie, przyjrzyjmy się zestawowi z bliska. Zestaw znajduje się na takiej bardzo fajnej obrotowej podstawie, która nam bardzo ułatwia dostęp do wszystkich akcesorii, nawet jak to stoi gdzieś tam na blacie roboczym. Wygląda to w ten sposób. Zamknięcia po bokach, które są, były w czasie zakupu zabezpieczone dwoma opaskami. Otworzymy sobie teraz całe urządzenie. Instrukcja. Opowieść donosi, że ktoś to kiedyś przeczytał. No i mamy cały widoczny tutaj zestaw. Na pierwszy rzut oka, na samym środku widzimy w trzech rozmiarach rolki papieru ściernego, które możemy sobie swobodnie wyciągnąć. Z jednej strony, z drugiej strony, tutaj tych krążków jest dosyć sporo. Następnie mamy kolejną wyciąganą część i tutaj mamy cały zestaw wierteł małych, uchwyty do tarcz, dwa czpienie ścierne, listkowe, zestaw kamieni, dodatkowe głowice, zaciski oraz czpienie do tych papierów. A na podstawowej części od razu widać szczotki w różnych rozmiarach, w różnych kształtach. Mamy szczotki stalowe, mamy szczotki z jakiegoś rodzaju plastiku, czy innego tworzywa oraz szczotki mosiężne. Z tej strony widzimy różne rodzaje kamieni ściernych. Tutaj kolejne. Dwie mniejsze szczotki. Klucz do zakładania akcesoriów, do zdejmowania oraz do skręcania. Oraz cały zestaw różnych frezów. W środkowej części mamy filcowe krążki w różnych kształtach, w różnych rozmiarach. Do założenia różnego typu krążki ścierne. Mini tarcze. Kamień do ostrzenia przede wszystkim wierteł. I cztery pudełeczka. W każdym z nich znajduje się coś innego. Tutaj mamy papiery ścierne. Tutaj mamy kolejne, troszeczkę drobniejsze papiery ścierne. W kolejnym mamy mini tarcze. A w ostatnim znajduje się pasta polerska. Tu mamy jeszcze dwa kolejne kamienie oraz dwie diamentowe tarcze. Z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że te tarcze są naprawdę super. Ja zamawiałem ich odpowiedniki w Chinach bez tych dziurek w środku. Naprawdę jestem z nich bardzo zadowolony.
I tak właśnie z grubsza prezentuje się zawartość tego zestawu. Producent podaje, że ma być tu 276 elementów. Przeliczyliśmy, dokładnie tak jest. I oczywiście posiadamy odpowiedni sprzęt do tego, także Parsaiba, którego prezentację pokażemy Wam pewnie w jakimś tam kolejnym filmie. Mamy również odpowiedniki innych firm, w tym no, przynajmniej kilkudziesięcioletnie urządzenie firmy Pico. Co jest ciekawostką, bo to naprawdę warto porównać, jak ten sprzęt działał kiedyś, a teraz to są całkowicie inne czasy. Także zapraszamy Was na kolejne filmy, polecamy ten zakup. Za te pieniądze na pewno nie kupicie takiego dużego zestawu i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć!